Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was oczywiście w kolejnym już materiale z gry Porozmawiajmy w Diablo 3, znaczy z serii, a nie z gry, no bo jak już mówię porozmawiajmy to z serii, no ale z gry Diablo 3 Reaper of Souls. Jak pamiętacie, gramy krzyżowcem, od razu coś mogę powiedzieć, zmienił się tutaj, jak widzicie, miałem wcześniej mniejszą ilość, teraz mam 32 mistrzowski, ale to z tego powodu właśnie, że po prostu grywam sobie też inną moją postacią, wbiłem już 70 poziom i dlatego to się zmieniło. No ale dobra, słuchajcie, przede wszystkim co najważniejsze, ostatnio rozmawialiśmy odnośnie religii, natomiast dzisiaj zamierzam porozmawiać właśnie o tym, co jeden z moich widzów napomknął w komentarzu, czyli żebym wypowiedział się o sporcie, jak to wygląda u mnie, czym się interesuję, jaki sport uprawiam itp. itd. Tak więc okej, moi drodzy, dobra, ale mamy porozmawiać z Alarykiem, dlatego myślę, że nie ma sensu już tego zaczynać, ponieważ będziemy właśnie rozmawiać z kimś, więc no wypadałoby już tam się przejść. W księgach o Alaryku i jego świątyni nie nastraja optymistycznie. Ty pewnie jesteś Alaryk Strażnik. Wujek Deckard opowiadał mi o twoim wiecznym czuwaniu nad tym przeklętym miejscem. Myślałam, że to tylko legenda. Jesteś jednym z Defalenów? Nie, Defalenów nie ma już od 1000 lat. Ha, kolejna legenda. Chcesz wejść do świątyni, ale dostępna jest tylko dla Defalenów. Jeżeli uda ci się znaleźć klucze w pobliskich grobowcach i otworzyć wrota, wtedy przekonamy się, kim i czym naprawdę jesteś. Chodź za mną. Podniosę most, byś mógł przejść. Szukaj w lasach dwóch grobowców. Mogiły wojownika i krypty starożytnych. Tak jest, dobra, no i musimy właśnie znaleźć te dwa symbole. Przy okazji, z tego co pamiętam, w tym miejscu jest też takie jedno z zadań pobocznych. No jasne, widmo zguby, ale zupełnie mnie to nie interesuje. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Słuchajcie, bowiem... co tu się dzieje? Dobra, coś tam się drą, okej. Ja widzę, że sobie muszę troszeczkę, wiecie co, czekajcie, gdzie ja to mam? Na słuchawkach ściszyć grę, bo mam tak głośno, że aż ciężko jest tutaj ogarnąć, jak mówi się i słyszy się tutaj takie... Tak, dobra, ale nie musisz mi opowiadać, naprawdę, wiem, że ona tutaj trochę lubi gadać, no ale cóż. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o sport... Ja lubię zawsze mówić od samego początku, czyli jak to się wszystko zaczęło ze sportem, ponieważ myślę, że jeżeli już rozmawiamy właśnie w ten sposób, to tak idzie to zwykle zupełnie tak najlepiej to wszystko zrozumieć, jak to u mnie wyglądało. Od razu mogę wam powiedzieć, że ja jako teraz już dorosła osoba bardzo interesuję się sportem i po prostu jest to jedno z moich głównych hobby, właśnie uprawianie sportu, nawet większe. Uważam, że większe niż aniżeli właśnie nagrywanie gier, czy po prostu nawet samo granie, nawet nie nagrywanie, ale samo granie. A jest to właśnie związane z tym, że jeżeli miałbym wybór, czy wiecie, czy miałbym przez całe resztę życia nagrywać, czy też może jednak mieć możliwość uprawiania sportu, to jednak zdecydowanie wybrałbym sport. Ale dobra, może zacznijmy od samego początku. Ja myślę, że ogólnie moje zainteresowanie sportem było związane z tym, że ja jako młody chłopak byłem strasznie chorowity. I taka jest prawda, byłem strasznie chorowity, ponieważ pamiętam, jak w przedszkolu, w ogóle mało chodziłem do przedszkola, znaczy chodziłem swoje, tam odchodziłem, ale nie jakoś tak bardzo dużo, ale to z tego właśnie powodu, że po prostu bardzo często chorowałem, co chwilę opuszczałem właśnie wszelkiego rodzaju takie te chodzenia do przedszkola. I to samo miało się właśnie w podstawówce. Pamiętam, że do tej szóstej klasy podstawówki to dosłownie było bardzo, bardzo często chorowałem. Jednakże ja mogę wam od razu teraz się przyznać, że wywodzę się z takiej małej wioski, w której no, sport nie był zbyt rozwinięty z tego powodu, że tak naprawdę wszyscy interesowali się prawie tylko jednym, czyli piłką nożną. I jest to właśnie ten powód, dla którego po prostu ja sam uwielbiam, myślę, do teraz ten sport, jest to mój ulubiony sport, jeżeli miałbym właśnie mówić, to piłka nożna. No i to na pewno ma duży związek z tym, że po prostu w dzieciństwie bardzo, ale to bardzo dużo, właśnie jeżeli już miałem w coś grać, to tylko w piłkę. O, rabuj skarbów, super. Jednakże problem właśnie był ze mną taki, że
chociaż bardzo chciałem grać, to niestety przez to, że byłem trochę chorowity, to często nie mogłem grać i wiązały się z tym też właśnie takie niestety problemy. No nie uciekaj, stary. Takie problemy, że po prostu kiedy znajomi grali sobie ze sobą w trakcie WF-u na przykład, bo właśnie na WF-ie, jeżeli była fajna pogoda i wychodziliśmy na boisko, to właśnie tylko w piłkę graliśmy, to kiedy oni grali, to ja często niestety musiałem siedzieć sobie i po prostu nie grałem, bo albo byłem chory, albo byłem dopiero co po chorobie, więc to też to nie był jakiś najlepszy pomysł, żeby już zaczynać jakieś, wiecie, takie treningi. No i niestety było tak, że ledwie co się wykurowałem, byłem trochę zdrowy, trochę pograłem, a potem niestety zaś to samo i no i bardzo tego nie lubiłem. Pamiętam, że przez całą dosłownie podstawówkę byłem wściekły, ponieważ tak to już ze mną było, strasznie chorowałem i nie miałem za bardzo takiej możliwości, żeby po prostu z wszystkimi pobiegać, pograć, ale jak mówię, piłką nożną interesowałem się już wtedy, nawet myślę, że dysponowałem właśnie wśród moich znajomych taką największą wiedzą, jeżeli chodzi o piłkarzy odnośnie klubów, naprawdę dużo, wtedy też grałem dużo w FIFA, no i to też między innymi z tego na pewno się wzięło. Dodatkowo jeszcze, oprócz tego właśnie, że tak grałem wtedy, to ze swoim starszym bratem zawsze trochę się pogrywało na podwórku. Oczywiście on był starszy, więc ja zawsze stałem na bramce, co nie zmienia faktu, że właśnie w podstawówce z tego powodu też myślałem, że o, może będę grał na bramce, może się sprawdzę. No ale przekonałem się potem jednak, że jestem fatalnym bramkarzem. Znaczy może nie aż takim fatalnym, bo potrafię coś tam obronić, no ale nie, zdecydowanie bramka to nie jest mój żywioł. No to tak jak wam mówię, no niestety było tak, że nawet jeżeli grałem, to sam uważałem, że nie gram jakoś świetnie, ponieważ po prostu nie miałem za bardzo, wiecie, doświadczenia, jeżeli chodzi o taką dobrą grę, bowiem nie miałem po prostu jak grać, zwykle chorowałem i niestety tak to było. W gimnazjum troszkę się to zmieniło, szczególnie, że tam już właśnie oprócz piłki nożnej doszły jeszcze inne sporty, czyli grywałem częściej w siatkę, grywałem częściej w kosza i muszę powiedzieć, że kosz, który początkowo był dla mnie trochę taki słaby, nie podobał mi się, ponieważ jestem raczej takiej słabszej, znaczy słabszej, teraz to może już nawet nie jestem aż takiej słabszej postury, bo trochę przytyłem, muszę się pochwalić, tak? Tyję, niestety będę grubasem, nie, no może aż tak nie, bo staram się jednak też trochę ćwiczyć, zawsze jak mam trochę wolnego czasu. Więc jeżeli raczej brzuch mi nie urósł, jak coś, to może minimalnie masa mięśniowa. No ale właśnie kosz jakoś tak początkowo mówiłem, oj, to jest słabe, nie będzie mi się to podobać, zupełnie się z tym nie sprawdzę. Szkoda, bo no cóż, mówię, no nie wyjdzie nic z tego. Do siatkówki byłem jakiś taki bardziej, no ale okazuje się, że potem wszystko to się zmieniło, wszystko to było zupełnie, stało się odwrotne, ponieważ kosza zdecydowanie polubiłem, naprawdę zaczął mi się dopiero po pewnym czasie podobać. Natomiast jeżeli chodzi o siatkówkę, to zraziłem się do niej, ponieważ zawsze byłem w to słaby, może nawet jeżeli mój wzrost nie jestem niski, jestem średniego wzrostu, więc nawet mogłem tam wyskakiwać do bloków i tych spraw, no ale jakoś ta siatka jakoś tak mi no niestety nie podchodziła. Szczególnie, że grałem zwykle z osobami, które wcześniej dużo grały na przykład w siatkę i po prostu były lepsze i ja wtedy wypadałem strasznie słabo, a w kosza troszeczkę się wyszkoliłem, coś tam porzucałem, więc nawet było fajnie. Więc jak mówię, do siatki się niestety zraziłem, do kosza bardziej się właśnie przywiązałem, zaczął mi się podobać, nawet pamiętam, że w sumie nawet to nie aż tak dawno jeździłem jeszcze na SKS-y właśnie, żeby pograć sobie w kosza zimą szczególnie, no bo latem to się gra w piłkę, wiadomo. No i właśnie jeżeli chodzi o piłkę, to ona wciąż była jednak na pierwszym miejscu, ponieważ to jest zdecydowanie sport, który jest moim top one. Tu nie muszę, tak, okej. Tak, jestem Nefalemem, miło. No ale jak mówię, jeżeli właśnie była zima czy coś, to bardzo lubiłem grać w kosza. No chyba, że jeszcze grało się, tak, pamiętam, o cholera, co to było, muszę wam opowiedzieć. W gimnazjum właśnie były SKS-y piątkowe. Pamiętam właśnie, że też z bratem jeździłem. To nie były takie SKS-y, że tylko wiecie, ktoś kto chodzi do gimnazjum może przyjeżdżać. To były takie, że każdy mógł tam przyjść i sobie pograć.
I grało się na takiej sali naprawdę niedużej, takiej nie do halówki, ale graliśmy w halówkę. I na zasadach takich, że nie ma żadnych aut, nie ma nic. Piłka się odbija od wszystkiego, od ściany, od sufitu, gramy dalej. I to była, moi drodzy, dosłownie zabijaka. Tam kiedyś tak dostałem w nogę, że tak mi spuchła. To było naprawdę mocne uderzenie. Po prostu wybiłem piłkę, a jeden właśnie chłopak nie zdążył zareagować i taki starszy ode mnie znacznie. I właśnie jak mnie nie walnął w tą nogę, to myślałem, że nie będę w stanie chodzić. Dosłownie kulałem, noga mi spuchła. No wow, pierwsza legenda. No i kurczę, bałem się, że może mi się coś stać, ale to było takie, wiecie, po prostu uderzenie, z którego na całe szczęście nic złego się nie stało, ale wiadomo, w piłce nożnej, w halówce, no nawet fajnym, nawet fajnym. O, jeszcze nowa transmodyfikacja, spoko. No ale jak mówię, to była po prostu zabijaka, wszyscy tam, wiecie, uderzali w co się da, biegali, liczyło się walnąć z całej siły jak najmocniej, więc to na pewno nie była gra dla takich, co się boją. Boją, że oberwą, ponieważ tam każdy obrywał. Okej, dobra, porozmawiajmy teraz chwilę przerwy z Alarykiem. Siłą dorównujesz naszym największym bohaterom. Jak myślisz, kim cię to czyni? Nefalemem? Nie mam pojęcia, ale pewnie tak. Dobra, nie zaczynam, bo tu zaraz znów się zacznie. Dzielny bohater, tyle się nawojował, a teraz zginie. Podziwiam twój upór. A kogo to ze sobą sprowadzasz? Córkę Adri? Jest w niej potężna moc. To bez znaczenia. Wkrótce matka podzieli twój los, panienko. Ta część miecza jest moja. Przelejcie ich krew! Co miała na myśli, mówiąc, że matka podzieli mój los? To znaczy, że ona żyła przez ten cały czas? Kto wie? O jakiej mocy w tobie mówiła? Zbyt łatwo nam poszło. Bawi się z nami. Musimy szybko wracać do wujka Kaina. Wrócimy, ale po prostu chciałem się troszeczkę ubrać i wiecie co? Od razu ubiorę sobie, może właśnie damy jakąś tutaj tarczę dobrą, nie wiem, ta jest jakaś taka. Nie użyłbym tego. A co, ty nie możesz takiej tarczy wziąć? Aha, bo to jest dla krzyżowca, tak? Ale tą już możesz. Dobra, bo ja mu nie dawałem w ogóle broni. I tak mówię, może warto jednak mu coś dać. ale dobra. O, czekajcie, Boże, bym nie zabrał lśniącego fragmentu miecza, spoko, już mogę wracać. Na razie jest trochę gadania, więc po prostu zaraz będziemy kontynuować nasz temat, nie martwcie się. Chwilowo jednak trzeba chwilę porozmawiać, chodźmy do nieznajomego. Mamy drugi fragment miecza, ale Magda jest na tropie trzeciego. Pamiętam blask, mknący w kierunku osady rybackiej. Jedyną osadą rybacką w pobliżu jest Wortam. Racja, Leo. Niech przewoźnik was tam zabierze. Nie ma sprawy. No i dobra, myślę, że teraz znów będę mógł się troszeczkę rozgadać, bo będzie trochę akcji. No i jak mówię, gimnazjum wyglądało tak, że zwykle lubiłem grać w piłkę, ale jak mówię, grałem też w kosza. Siatkówka strasznie mi się nie podobała, jak mówiłem, byłem słaby na tle innych osób, więc to na pewno miało jakiś wpływ. Zresztą w liceum było bardzo podobnie i do tej siatkówki też za bardzo się nie przekonałem. No ale cóż, zacząłem właśnie w tym gimnazjum grać coraz więcej i ta moja gra wciąż nie była taka dobra, wciąż grałem dość słabo. No ale nie zmienia to faktu jednak, że się po prostu starałem grać coraz więcej. Grałem właśnie również oprócz tego, że oprócz na samych właśnie w WF-ach, to w wakacje spotykaliśmy się ze znajomymi, graliśmy dużo na boisku i to tak staraliśmy się dość często, parę razy w tygodniu, więc naprawdę było fajnie. Zaczęły się też właśnie w gimnazjum, jak już byłem, takie... Po prostu zbieraliśmy sobie taką ekipę podwórkową, jeździliśmy na zawody. Nawet coś tam ugrywaliśmy w takich zawodach, ale zwykle nigdy nie udało nam się zdobyć jakiegoś pierwszego miejsca, bo byli jacyś tam starsi znacznie osoby. Nawet teraz jak jeżdżę, ja mam już, bo też jeżdżę cały czas na takie zawody, przychodzimy właśnie, jak są w okolicy, robimy skład, to
Też nam się właśnie niejednokrotnie nie uda, mam co prawda już, będę miał 21 lat, ale nie zmienia to faktu, że wciąż grają tam osoby znacznie starsze ode mnie i to czasem takie, które grają w jakichś klubach, więc jak, no cóż, no niestety, chociaż się staram jakoś grać w miarę dobrze, to niestety chyba nie jestem lepszy, nie mogę być po prostu lepszy od nich. No ale dobra, właśnie jeżeli chodzi o piłkę, tak jak już wspomniałem, w liceum też dużo się grało w nogę, teraz się gra w nogę. Piłką nożną się interesuje od dzieciństwa i myślę, że jej interesować się będę jeszcze bardzo długo, ponieważ nawet nie wiem, czy ten sport mi się kiedyś znudzi, naprawdę. Staram się regularnie, w tym sezonie nie przepuściłem żadnego meczu Manchester United, obejrzałem dosłownie każdy z możliwych meczy, które rozegrali w tym sezonie, więc sam jestem też z siebie trochę dumny z tego powodu. Powiem jak mówię, to jest naprawdę sport dla mnie. Ale dobra, jeżeli właśnie chodzi o sporty, to teraz tak naprawdę na studiach nie mam za bardzo możliwości gry w piłkę. Znaczy, spotykamy się ze znajomymi również właśnie ze studiów i też gramy w piłkę, więc jak widzicie, ja tutaj staram się ten sport mimo wszystko go nie odpuszczać, grać kiedy jest tylko możliwe. No ale wiadomo, na studiach jest też WF na pewnych, właśnie na pierwszym roku, między innymi u mnie obowiązkowym. Gra się w siatkę i muszę powiedzieć, że kiedy gram z osobami, które też nie grają aż tak dobrze, czyli reprezentują mój poziom, to ten sport mi się nawet podoba, bo to jak mówię, po prostu dla zabawy gram, nie dla pokazania, że jestem słaby, mocny i takie tam. Dobra, porozmawiajmy z kapłanem. Szukam rękojeści miecza, spadła z nieba. Widziałeś ją może? Znaleźliśmy ją kilka dni temu. Żałuję, że ją zabraliśmy. Chodź, pilnuję jej Virgil. Z radością się jej pozbędziemy. Okej. Dobra, wracaj. Aha, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że ja właśnie przez to, że za bardzo do tego gimnazjum jakiś taki wysportowany nie byłem, to też nie jeździłem na żadne zawody i dopiero tak naprawdę na zawody zacząłem jeździć w trzeciej gimnazjum i zacząłem, bowiem biegałem, tak, zacząłem biegać i wbrew pozorom, bo ja ogólnie jestem, czekajcie, niech pogadam. Oczekiwanego efektu. Mam trzy części miecza i twoich przyjaciół. No super, czyli teraz musimy wrócić do Tristram. Tak, wrócimy. Ale właśnie zanim jeszcze pójdziemy tam porozmawiać, bowiem odcinek będzie się już zbliżał do końca, dzisiaj nie zamierzam jakoś tak dużo robić, to muszę wam powiedzieć właśnie odnośnie tych zawodów. Tak naprawdę nigdy nie zdobyłem żadnego niczego tam ważnego, bo to były takie zawody, że na przykład ścigało się tam na kilometr czy tam na więcej, po ponad 100 osób. Ale fajnie to wspominam, myślę, że fajnie to wspominam, w ogóle dziwnie wyglądam z tą koroną. Fajnie to wspominam, ponieważ podczas tych biegów to czasem oprócz właśnie szybkości liczyła się jeszcze siła fizyczna. O, ale to już zupełnie inna historia. No ale cóż, jeżeli właśnie jeszcze mam mówić odnośnie sportów, tak to innych sportów nie uprawiałem, kiedyś grałem w piłkę ręczną i cały czas nie ogarniałem zasad, byłem słaby w to, przekraczałem linię, WF-ista na WF-ie w liceum darł się na mnie, mówiąc, gdzie ty człowieku chodzisz, widzisz, że masz linię pod nogami, nie, po prostu nie przechodź jej, a ja nie, no nie wiem, która to linia i biegłem jak debil, nie po tych liniach co trzeba, przez co gra ciągle była wstrzymywana i a jak nie sfaulowałem, to coś tam zrobiłem i śmiesznie to wyglądało. No a jeżeli chodzi o inne sporty, to niestety nie miałem okazji. Tak za bardzo. Jeszcze grałem kiedyś w Unii Hokeja, ale prawie się pozabijaliśmy na tym, więc też tego za dobrze niestety nie wspominam. Dobra, chodźmy do domu Kane'a. Dowiedzmy się, co tam się dzieje. To twój wybór, Kane'ie. Albo wykorzystasz znajomość sztuki Chora Dreamów, aby naprawić miecz, albo twoja ukochana Lea zginie straszną śmiercią. Cały ten ból i zniszczenie. Na co ci w ogóle ten miecz? Mnie na nic, ale jest wszystkim dla mojego władcy, Beliala. Na co? Dojku! Co za gniew! Robi wrażenie. Tym razem wygraliście, ale skoro miecz nie może być mój, zabiorę jego właściciela. Ostatecznie ostrze i tak będzie moje. Wujku, nie umieraj.
Nic już tego nie powstrzyma, ale muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Trzeba zespolić miecz. Tak, jak podejrzewałem, to miecz z Królestwa Niebios. Nieznajomy jest aniołem. Pamiętaj o dzienniku. Wewnątrz znajdziesz prawdę. Gdybym tylko umiała kontrolować tę moc, mogłabym go uratować. Bardzo mi przykro. Trudno jest patrzeć na śmierć kogoś tak bliskiego. Mahda za to zapłaci. Mahda i jej pan Belial. Dziennik mówi o aniele, który spadnie z nieba, kiedy cień wypełznie z otchłani. Nieznajomy jest kluczem do tajemnicy. Musi odzyskać miecz, by stanąć do walki u naszego boku. Kiedy moja moc się uwolniła, przez chwilę mogłam zajrzeć do umysłu Mahdy. Uciekła na wyżyny. Dotrzesz tam przez jaskinię nad Wortam. Ale pamiętaj, Mahda będzie tam na ciebie czekać. Nie każe jej na siebie długo czekać. No i bardzo dobrze, słuchajcie. No i właśnie tak jak już zdążyłem wam opowiedzieć, właśnie odnośnie tych sportów, które ja uprawiam, które uprawiałem, jak to u mnie wyglądało. Ale może jeżeli jeszcze właśnie wspominamy o sporcie, to myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć właśnie, że może co nie uprawiam, a czym się interesuję. No to tutaj właśnie piłka nożna, jak mówię, oglądam każdy mecz Manchester United, jest to mój ulubiony klub. Oprócz tego oczywiście, jeżeli są jakieś ważne wydarzenia sportowe, w których uczestniczą Polacy, przykładowo na przykład skoki narciarskie, to również się tym interesuję, również staram się oglądać, ale nie tylko właśnie, nawet jestem w stanie obejrzeć siatkówkę, jeżeli grają Polacy, bo wiem fajnie, co się ogląda. No ale cóż. Cóż, myślę, że o sporcie wypowiedziałem się wystarczająco. Jak widzicie zresztą, jak już zdążyłem właśnie, jeżeli słuchaliście, dowiedzieć się, że jednak jestem osobą, która stara się mieć bardzo taki aktywny tryb życia. I to samo zalecam wam. To, że ktoś gra w gry komputerowe, to nie oznacza, że powinien odpuścić sobie wysiłek fizyczny, a wbrew zupełnie wszelkim przeciwnościom powinien właśnie uprawiać go jak najwięcej, żeby zrównoważyć to siedzenie przy kompie. Z tym właśnie trochę bieganiem, czymkolwiek, skakaniem, nie wiem co tam lubicie, ale jak mówię, jeżeli przede wszystkim znajdziecie sobie jakieś aktywne hobby, żeby po prostu wasz organizm mógł sobie też wypocząć w taki sposób. Ale cóż, słuchajcie, napiszcie temat na kolejny odcinek, na tym mi zależy, ponieważ chciałbym go nagrać jak najszybciej. Natomiast my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku, w kolejnym materiale. Postaram się go wrzucić jeszcze już za niedługo, zobaczymy jak to z tym wyjdzie. Ale to tyle moi drodzy. Tak więc żegnam się z wami, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować, napisać jaki ma być kolejny temat, a być może go właśnie wybiorę. Ale to tyle, tak więc cześć i na razie.